Myślę, Mateusz Wałkowski, chciałbym Państwa serdecznie powitać w Instytucie Pileckiego. Przeprowadzamy dzisiaj warsztaty, seminarium na temat wolności, solidarności i emigracji w czasie zimnej wojny. Jest to program towarzyszący wystawie o solidarności, o dotyczącej tego historycznego ruchu w Polsce, ale chodzi też o solidarność z Solidarnością, również solidarność w Niemczech z Solidarnością wówczas. Ale chcielibyśmy dzisiaj dać Państwu trochę więcej kontekstu odnośnie tych prób, w jaki sposób na emigracji i w podzielonej Europie podczas zimnej wojny wolność stała się gorącym pojęciem. Istniały różne próby w różnych środowiskach, w różnych miejscach Europy, mające na celu wymyślenie na nowo tej wolności i solidarności i stworzenia nowych form, nowych prób myślenia antytotalitarnego. Chodziło o zaprojektowanie takich, takich form. Mamy dzisiaj wspaniałych gości, którzy będą mówić o różnych etapach tej debaty. Z jednej strony chciałbym tutaj bardzo serdecznie powitać panią profesor Ulrike Ackermann, która będzie nam mówiła o Kongresie Wolności Kultury i antytotalitarnych tradycjach w Niemczech i we Francji. Ulrike założyła John Stuart Mill Institute, zajmujący się badaniem wolności i pracowała w Heidelbergu. Trzeba też nadmienić, że jest autorką książki Sündenfall der Intellektuellen, ein deutsch-französischer Streit von 1945. I to jest ta książka. Ma w tej chwili nowe wydanie i można ją również zamówić. Naszym drugim mówcą, autorem drugiego referatu, drugi referat będzie dotyczył Berlina Zachodniego jako miejsca tęsknoty ze znakiem zapytania. Berlin Zachodni jako miejsce tęsknoty, znak zapytania, budowa muru w 1961 roku, wolność i różne pozycje intelektualistów i artystów. Na ten temat, o tym opowie nam pan dr Andrzej Angryk. Andrzej Angryk jest historykiem, który zajmował się przede wszystkim przez wiele lat zbrodniami wojennymi Wehrmachtu, również historią Holokaustu, ale teraz w hamburskiej Fundacji Badań Naukowych i Kultury bada historię Berlina Zachodniego. Ja z kolei wygłoszę trzeci referat na temat emigranci polityczni jako brokerzy, ci, którzy wyłamywali mur berliński. Teraz oddaję mikrofon pani Ulrike Ackermann. Und Übersetzerin hört es auch, ja. Was hat
Co ma Kongres na rzecz wolności kulturowej do czynienia z naszymi dzisiejszymi debatami na temat dyktatur, wojny i pokoju, obrony wolnościowych wartości i osiągnięć? Stosunkowo dużo. Jest to przede wszystkim zrozumiałe, jeśli spojrzymy na historię idei i debat ostatnich 70 lat. Ukazuje się wtedy, dlaczego do dzisiaj mamy tak wiele białych plam w myśleniu i w analizie politycznej, w szczególności w Niemczech. Najwyraźniej z powodu zbyt lekkomyślnego zapomnienia historii straciliśmy antytotalitarny kompas. Wobec wojny, napaści Rosji na Ukrainę i zachodnie demokracje powracają rzeczy wyparte z pełną mocą i zmuszają nas do bliższego spojrzenia się na sytuację. Renesans marksizmu, utworzenie różnorodnych teorii lewicowych faszyzmu, antykapitalizm oraz bardzo wybitny antyamerykanizm istniejący od ruchu studenckiego z roku 1968 stworzyły klimat polityczny, no, intelektualny, w którym krytyka totalitaryzmu coraz bardziej zaczęła tracić zaufanie, zwłaszcza w Niemczech. Także po załamaniu się upadku komunizmu w 1989 roku ta brzemienna w skutki współpraca europejsko-amerykańska w ramach Kongresu na rzecz wolności kulturowej nie została doceniona. Tak naprawdę prawie zniknęła z Niemiec, z europejskiej pamięci. Dlatego warto dzisiaj przyjrzeć się historii oddziaływania i powstania tego kongresu, którą zrekonstruowałam w oparciu o źródła historyczne. I to właśnie opisuję we wspomnianej już książce. Bardzo wiele wnosi przy tym porównanie debat niemieckich i francuskich. Dla większości francuskiej inteligencji lewicowej tych lat jedno było jasne. Wtedy w latach 50. trzeba za wszelką cenę bronić Związku Radzieckiego oraz jego osiągnięć. Pierwsze wydarzenia, takie jak stłumienie rewolucji węgierskiej w 1956 roku oraz wiosny praskiej w 1968 roku oraz ukazanie się książki Aleksandra Sołżeniczyna Archipelag Gułag w 1974 roku o sowieckim systemie łagrów otworzyły francuskim intelektualistom oczy. Zaczęli bardzo intensywną wymianę, debatę z ruchami dysydenckimi Europy Wschodniej i zaczęli ich także wspierać. To było oczywiście związane także z tym, że Paryż był stolicą emigrantów. Inaczej wyglądała sytuacja w przypadku intelektualistów w zachodnich Niemczech. Ich grzechem pierworodnym było to, że po 1968 roku postawiły na ślepy polityczny antyfaszyzm, który stanął im na drodze do stawienia czoła rzeczywistości komunistycznego totalitaryzmu w sposób adekwatny. Dlatego nie może być mowy o czynnej solidarności z prześladowanymi wschodnioeuropejskimi dysydentami, z kilkoma licznymi wyjątkami. Debaty o wojnie w byłej Jugosławii w latach 90. opierały się na bardzo podobnych schematach. Wspomnijmy na przykład bardzo ostry antyfaszyzm Petera Handke i jego obrona dyktatora Slobodana Milosewicza z odniesieniem do bombardowania Belgradu ze strony narodowych socjalistów. I zyskał wtedy wiele poklasku. Porównanie dyktatur narodowo-socjalistycznych, faszystowskich i komunistycznych nie uchodzi do dzisiaj.
Ideologie i ich siłę oddziaływania rozumiemy tylko wtedy, gdy dokonujemy rekonstrukcji ich powstania i rozkładamy je na części pierwsze. Także w ramach debat na temat rosyjskiej wojny wyniszczającej zainicjowaną zmianę paradygmatu w polityce niemieckiej i wahające połowiczne wsparcie napadniętego państwa, także tam pojawiają się bardzo dobrze znane schematy myśleniowe. A teraz przechodzę do Kongresu na rzecz Wolności Kulturowej. W 26 czerwca 1950 roku w Berlinie w ramach ogromnej uroczystości otwarto konferencję i właśnie założono w jej ramach Kongres na rzecz Wolności Kulturowej, który pracował do lat 70. Było to wyjątkowym przedsięwzięciem intelektualistów, które bardzo dobitnie oddawało stan duchowy Europy po II wojnie światowej. Faszyzm i narodowy socjalizm zostały pokonane, ale Stalin dzięki nowemu podziałowi Europy mógł poszerzyć swoją strefę wpływów w tak zwanych demokracjach ludowych. Terror Stalina w Związku Radzieckim bladł wobec obrazu wojny przeciwko Hitlerowi, czyli antyfaszystowska bojowniczka na rzecz pokoju. Tak właśnie przedstawiał się Związek Radziecki. Berlin był podzielony na sektor wschodni i zachodni i tam zagęścił się nowy porządek jałtański jak w soczewce. Blokada berlińska w 1948 roku dawała dramatyczny przedsmak zimnej wojny, która się zaczynała. Nieprzypadkowo praca kongresu rozpoczęła się właśnie w tym mieście. Głównymi aktorami, uczestnikami kongresu byli pisarze Artus Kössler oraz amerykański, pochodzący z niezależnej sceny lewicowej Nowego Jorku, dziennikarz Melvin Lasky. On przybył jako oficer do spraw kultury do Berlina i w 1948 roku założył czasopismo zatytułowane Miesiąc. To czasopismo drukowało artykuły znanych autorów, takich jak Toynbee, Russell, George Orwell, Albert Camus, Ignacio Silone oraz Karl Jaspers i bardzo szybko zyskało znakomitą reputację. Kössler, który urodził się w 1905 roku w Budapeszcie, wychowywał się w Austrii, na Węgrzech i w Niemczech. Jego doświadczenia polityczne oraz zerwanie z partią komunistyczną cechują jego całe dzieło literackie. Zaćmienie słońca Kösslera, które ukazało się w 1940 roku, jest jednym z najbardziej imponujących dokumentów czystek Stalina w latach 1936-1938. Jego współpraca z Willy Münzenbergiem podczas jego okresu w partii komunistycznej predestynowały go wręcz do przygotowań kongresu. Kongres berliński był, można powiedzieć, odpowiedzią na kampanię Münzenberga, a mianowicie międzynarodowe kongresy pisarzy, które były prowadzone przez niewidzialną rękę sowieckiej partii komunistycznej i Komintern. W przeciwieństwie do tego założyciele Kongresu na rzecz Wolności Kulturowej nie otrzymywali instrukcji z zewnątrz. Amerykańscy sponsorzy wstrzymywali się i nie ingerowali w pracę Kongresu. Inicjatywa Kongresu Laskiego i Kösslera zyskała duże poparcie w mieście frontowym Berlinie, zwłaszcza u nadburmistrza miasta Ernsta Reutera, socjaldemokraty, który był byłym komunistą. Kongres był ogromnym sukcesem. Wszystkie przemówienia wygłoszone wobec 1800 gości z całego świata były zgodne, stały pod wrażeniem wiadomości o napadnięciu jednostek Korei Północnej na Koreę Południową. Kössler podczas swojej bojowniczej wypowiedzi doprecyzował, precyzyjnie opisał dramatyczną sytuację.
założycielom chodziło o obronę wolności intelektualnej i politycznej i sądzili, że najbardziej grozi jej właśnie Związek Radziecki. Zgodni byli wszyscy co do postulatów o wolności prasy, wyznania, zgromadzeń, obrony trójpodziału władzy, państwa prawa i demokracji reprezentatywnej. Ignacio Silone należał, podobnie jak Kössler, Franz Borkenau i Margarete Buber-Neumann, do grupy byłych komunistów. Silone w 1921 roku był współzałożycielem partii komunistycznej we Włoszech. 10 lat później z nią zerwał. Był prześladowany jako socjalista przez faszystów i udał się na emigrację do Genewy, gdzie rozpoczął swoją karierę jako pisarz. W Berlinie zebrali się europejscy i amerykańscy intelektualiści, którzy doświadczyli narodowego socjalizmu, faszyzmu i stalinizmu w większości przypadków na własnej skórze. Łączył ich antytotalitarny konsensus, który cechował dyskusję w Berlinie i dalszą pracę tej sieci. Socjaldemokrata Carlo Schmidt w tym uczestniczył, podobnie Richard Löwenthal, historyk Goloman, Eugen Kogon, François Bondy i francuski pisarz David Roussy. Także europejscy federaliści, którzy spotykali się także przed zakończeniem wojny i zainicjowali Radę Europy, w dużej mierze uczestniczyli w pracy kongresu. Byli to m.in. Włoch Alterio Spinelli oraz Francuz Denis de Rougemont. Istotną rolę odgrywał duży myśliciel liberalnego antytotalitaryzmu Raymondowi Aron. Był sterownikiem kongresu, tak go określił François Bondy. Na konferencji założycielskiej byli obecni liczni emigranci z Europy Środkowo-Wschodniej, Jerzy Giedroyć, założyciel tradycyjnej polskiej, ukazującej się od 1939 roku w Paryżu Kultury. W prezydium honorowym zasiadali Benedetto Croce, John Dewey, Karl Jaspers, Jacques Maritain i Bertrand Russell. Urząd sekretarza generalnego przekazano Laskiemu. Oprócz krytycznej oceny polityki totalitarnej, dużą rolę odgrywały debaty na temat przyszłej roli Europy. Poszukiwanie umiejscowienia Europy pomiędzy dwoma dużymi mocarstwami wskazywało kierunek nie tylko pracom dalszym kongresu, ale było także antycypacją. Raymond Aron powiedział w ramach swojego przemówienia: na pewno godnym pożądania byłoby to, aby Europa znalazła swój porządek, żeby odzyskała swoją militarną i ekonomiczną władzę. Im mniej będzie do tego potrzebna pomoc amerykańska, tym lepiej. Europa jednak nie jest w stanie pogodzić się ze Związkiem Radzieckim oraz ze Stanami Zjednoczonymi, albo nie jest też skłonna do przejęcia pozycji mediatora. Propaganda pokojowa ze strony Moskwy, jej pomocników, uważał, cytat, prezentuje się nam osobę, która zawarła układ z Hitlerem podczas II wojny światowej, jako dobroczyńcę ludzkości. A my powtarzamy, Stalin nie ma na uwadze pokoju, tylko uprawia wojnę, niezależnie od tego, czy mówimy o Europie, czy w Azji, i czy podaje rękę Hitlerowi, czy Ulbrichtowi. On nie dąży do pokoju, tylko dąży do podboju. Podczas imprezy zakończającej kongres zebrało się 15 tysięcy gości. Wszystkie przemówienia kończyły się postulatami o wolną i zjednoczoną Europę. Ze wściekłością zareagowali komentatorzy w Moskwie i Berlinie Wschodnim wobec
tej antyfaszystowskiej i także antykomunistycznej intelektualnej demonstracji. Odnosząc się do sfinansowania ze strony amerykańskiej, była mowa o duchach z Wall Street. Prawda opisała tę imprezę wręcz jako kongres zniecicieli wojny. Te nacechowane nienawiścią wypowiedzi były gorzkie, ponieważ odnosiły się także do osób, które odeszły z własnego obozu, które tak naprawdę w sposób bardzo efektywny odwróciły dominujące tendencje. Tak naprawdę była to reakcja na dotychczasowe komunistyczne kongresy pisarzy i kongresy pokojowe, organizując kongres na rzecz wolności kulturowej. Kongres odniósł duże znaczenie w okresie, w którym Europa była podzielona w sensie politycznym i militarnym. Było to próbą w warunkach trudnych zimnej wojny stworzenia nawet ograniczonej przestrzeni kulturowej, w której można było zająć się ideą Europy. Nie tylko w sensie stworzenia Unii Europejskiej, lecz także Europy obejmującej kraje, które dotychczas stały pod władzą totalitarną. W tym sensie spotkanie zachodnioeuropejskich, amerykańskich i wschodnioeuropejskich intelektualistów w ramach tego kongresu było bardzo ważne. Temat Europy Środkowej czy kultury europejskiej, do tego nie podchodzono w sposób kontrowersyjny od strony politycznej czy ideologicznej. Mówiono o wartościach demokracji i kultury europejskiej i redefinicji, nowej definicji roli intelektualistów. To w szczególności dlatego, ponieważ intelektualiści zarówno na wschodzie i na zachodzie przed wojną padli ofiarą totalitaryzmu. Wychodzili z założenia, że nie można się zadowolić liberalnymi i socjaldemokratycznymi projektami. Stwierdzono, że konieczne jest zerwanie ze społeczeństwem, z którego wywiązał się nazizm. Krótko po wojnie istniało duże dążenie w kierunku lewicowym w społeczeństwie i w szczególności właśnie w grupach intelektualistów. W tym kontekście należy umiejscowić to przedsięwzięcie kongresu. Zjednoczyło ważne osobowości, które były nacechowane podwójnym oporem wobec nazizmu i także wobec komunizmu. Co ważne, to, że to przedsięwzięcie w następstwie dało bardzo różne skutki za pośrednictwem czasopism, takich jak we Francji, Miesiąc w Niemczech czy Encounter w Anglii. Były to miejsca refleksji intelektualnej, które umożliwiały powstanie innej Europy, tworząc dla niej przestrzeń, a mianowicie accident kidnappé, jak to określił Milan Kundera. Podczas lat 50., 60., 70. powstało jako kontynuacja berlińskiej konferencji założycielskiej jedyna w swoim rodzaju sieć kontaktów europejskich i amerykańskich intelektualistów, których praca do dzisiaj pozostała jakby w ukryciu. Brali w nim udział Hannah Arendt, Albert Camus, Aleksander Weisberg-Cybulski, George Orwell, Manus Sperber, Czesław Miłosz, Leszek Kołakowski, François Feytier, Daniel Bell i wielu innych. Komitet wykonawczy, który został powołany w 1950 roku w Berlinie, Komitet Wykonawczy Kongresu, niebawem otworzył biura w Paryżu i Rzymie. Obok planowania konferencji, nawiązując do czasopisma De Monat, przygotowywano wydawanie kolejnych czasopism. François Bondy, który został mianowany przez Komitet Wykonawczy do pracy nad publikacjami. W 1951 roku w październiku założył francuski pendant do czasopisma De Monat, a mianowicie czasopismo Pruf.
należy do wcale nielicznych intelektualistów europejskich, którzy poświęcili swoje życie i dzieło z wielką namiętnością pokonaniu podziału Europy i walczył przeciwko nacjonalistom lewicowym, prawicowym. We ścisłej współpracy z redaktorów naczelnych Laskiego i Bondiego powstał duet intelektualny francusko-niemiecki. Bondi był pośrednikiem między Europą Wschodnim i Zachodnim i przed 1989 roku otworzył mur. Cytuję, z Miłoszem miałem doskonałe stosunki, bardzo wiele z nim współpracowałem i często się widywaliśmy. W Polsce zaistniała czasopismo Kultura. Bardzo znajdowaliśmy się z kulturą w dużej wymianie. Sekretariat Komitetu Wykonawczego Międzynarodowego miał swoją siedzibę w Paryżu. Charakterystyczne dla pracy komitetu, a jednocześnie pełne symboliki, było powitanie, które komitet przygotował Czesławowi Miłoszowi przy jego przyjeździe do Paryża w 1951 roku. Po jego zerwaniu z rządem komunistycznym w Warszawie, dla którego pracował do 1950 roku jako attaché kulturalny w Paryżu i Waszyngtonie, w 1951 roku udał się na emigrację do Paryża. Denis de Rougemont i Ignacio Silone osobiście go powitali na lotnisku. Komitet zorganizował międzynarodową konferencję prasową z tym tak zwanym Miłoszem, który odszedł od komunizmu. Dwa lata później ukazał się Umysł zniewolony w niemieckim wydaniu z przedmową Karla Jaspersa. Miłosz zajmuje się w tej książce tą niezwykłą fascynacją zwycięskiego komunizmu dla intelektualistów. Jego analiza obok książki Opium dla intelektualistów Romaina Aron do najlepszych prac na temat uwodzenia totalitarnego, któremu podlegali intelektualiści. W latach 53-55 udało się rozbudować sieć czasopism, które powstały z działań kongresu. Obok Monat i Pryw w 53 roku doszedł Encounter w Londynie, Tempo Prezente we Włoszech i Quardenos w języku hiszpańskim. Austriackie czasopismo Forum, którego redaktorem naczelnym był Friedrich Thorberg, również dołączyło do sieci. W 1958 roku Comité des écrivains, des redacteurs zostało założone. Było to połączenie tej działalności kongresu, które brało się od intelektualistów prześladowanych po rewolucji 56 roku na Węgrzech. Organizowano sympozja, starano się o to, żeby książki, które można było dostać tylko na Zachodzie, dostawały się do rąk ich kolegów w krajach komunistycznych i pomagał przy publikacji książek i czasopism. Wyraźnie przy pomocy tej pracy nie zwracano się do oficjalnych instytucji wymiany kulturalnej między państwami, tylko do poszczególnych osób i niezależnych grup oraz inicjatyw w Europie Środkowo-Wschodniej. Najwyższą zasadą, tak to sformułował Silone, był wolny obrót ludzi i idei. Kontynuowano tą pracę, częściowo odbywającą się w podziemiu, w Fondation pour une entraide intellectuelle européenne, założonej w 1966 roku w Genewie. Ta fundacja później, w połowie lat 70., finansowana przez Fundację Forda i Fundację Sorosza,
stała się kontynuatorem Kongresu Wolności Kultury. W kwietniu 1966 roku pojawił się wielki skandal, który na dłuższą metę zakończył istnienie Kongresu Wolności Kultury. Zaczął się od serii artykułów o sposobie finansowania amerykańskiej kulturalnej polityki zagranicznej w New York Timesie. Pieniądze dla Kongresu nie brały się, jak wtedy przyjmowano, ze strony amerykańskich związków zawodowych, tylko z Fundacji Forda i CIA. Odkryła to bardzo ekstremalna grupa lewicowa. Potem, jak mówił Bondi, niemożliwe było dalej być szanowanym. Rozpętała się burza oburzenia. Wśród założycieli Kongresu tylko niewiele osób o tym wiedziało. Wielu pracowników Kongresu, wielu intelektualistów z nim związanych, poczuli się oszukani i tak jak Aaron i Silone zdystansowali się najpierw do Kongresu. Podczas gdy już w fazie założycielskiej ze strony lewicy zarzucano Kongresowi, że wspierają zimną wojnę jako antykomuniści, to po pojawieniu się informacji o tym, kto finansuje Kongres, zaczęto prawdziwą bitwę. Przypominamy sobie, że wtedy odbywała się wojna w Wietnamie, która była krytykowana na całym świecie. I post factum Kongres zadenuncjowany został jako dzieło amerykańskiego imperializmu i instrument walki zimnej wojny. Te wzorce argumentacyjne pozostały te same. Podczas te ataki na Kongres w 1950 roku pojawiały się bezpośrednio z obozu komunistycznego, to tak oburzenie pod koniec lat 60. było szersze od strony lewicujących liberałów aż do nowej lewicy. Renesans marksizmu i wielki antyamerykanizm końca lat 60. decydowały wtedy o klimacie polityczno-intelektualnym, w którym krytykowano totalitaryzm, szczególnie w Niemczech. Jeszcze w 1994 roku Günter Grass podkreślał, że czasopismo Der Monat było czasopismem CIA. Skandal CIA spowodował, że w latach 70. czasopismo Der Monat zostało zamknięte. W Niemczech w latach 70. najważniejsza była polityka odprężenia. Miano nadzieję na stabilność i pokój od polityki zmiany przez zbliżenie w stosunku do rządzących komunistów w Europie Środkowo-Wschodniej. Do dysydentów podchodzono, w przeciwieństwie do Paryża, raczej ze sceptycyzmem i ignorowano ich. Wolność dla socjaldemokratów była dużo ważniejsza niż wolność. Zdecydowane przedsięwzięcie antytotalitarne, jak Kongres Wolności Kultury i jej następcy, Fondation pour une entraide intellectuelle européenne, traktowane było jako niebezpieczne mieszanie się wewnętrzne sprawy komunistycznych krajów sąsiednich. Inaczej niż w Niemczech, w 1974 roku wśród francuskich intelektualistów pojawienie się wydanie książki Aleksandra Sołżenicyna Archipelag Gułag wywołało trzęsienie ziemi. Powstał front antytotalitarny, w którym obok André Glucksmanna i Bernarda Henri Lévy brali udział wielu intelektualistów związanych z Kongresem: Edgar Morin, François Furet, François Fétier, Raymond Aron, również politolog Jacques Rupnik.
w tym momencie, kiedy we Francji pojawiła się antytotalitarna lewica, która pokolenie 68 roku, która zerwała z komunizmem, odkryto temat praw człowieka, społeczeństwa obywatelskiego i Europy. Oczywiście znów natrafiono na dawniej ignorowanych partnerów rozmowy z emigrantów, którzy byli trochę zmęczeni po walkach minionych lat, ale bardzo ważne było, byli bardzo ważni, żeby nawiązali kontakty z dysydentami środkowej Europy. Ruchy wolnościowe i obywatelskie, które powstały jak Solidarność czy Karta 77, inaczej niż w Niemczech, były wspierane przez paryskich intelektualistów Wacław Havel, Tadeusz Mazowiecki, Adam Michnik czy Bronisław Geremek, którzy po 89 roku weszli też w skład rządu i ich podziemne czasopisma byli bardzo ściśle związani z Fundacją. Intelektualiści tej subwersywnej sieci kontaktów w debatach zabierali często głos w obliczu wojny w dawnej Jugosławii czy czarnej księgi komunizmu. Ich praca, która odniosła sukces i doprowadziła do upadku muru i komunizmu, do 1989 roku odbywała się w taki sposób, że jej nie widziano. Ceną tej subwersywności było to, że nie była postrzegana, ale również po załamaniu się komunizmu ta współpraca europejsko-amerykańska, która odnosiła sukces, właściwie wypadła z pamięci europejskiej. Ostatni wiek zakończył się wojną w byłej Jugosławii, w której Zachód akcję wojskową uzasadnił obroną praw człowieka i demokracji. Odbyły się debaty intelektualistów na ten temat. Mówiono o Hitlerze i Stalinie, o Monachium 1938 roku, albo też o wojnie domowej w Hiszpanii. I zaczęło to debaty na temat Kongresu Wolności Kultury, który jednocześnie w tym kalejdoskopie historia kongresu łączy wszystkie doświadczenia totalitaryzmu w XX wieku. Wielki kryzys dopiero teraz się zaczął przez wojnę w Europie, którą Rosja prowadzi przeciwko Ukrainie. Przynajmniej ta wojna powinna służyć do tego, żeby powstała szersza świadomość o całych wiekach walki o wolność. Potrzebujemy konsensusu antytotalitarnego, który nawiązywałby do europejskiej tradycji kongresu. Dziękuję Ci bardzo, Ulrike. Po tych latach powojennych i po pokoleniu tych ludzi, których wspomniała Ulrike w swoim referacie, to lata, przechodzimy do lat 60. Były tutaj też nowe doświadczenia, mianowicie budowa muru w Berlinie Zachodnim. A teraz oddaję głos Andrzejowi, który opowie nam lata 60. za murem. Dziękuję za zaproszenie, dziękuję za Państwa przybycie. Rozumiem, ponieważ jestem tutaj gościem, że mogę na wstępie krótko coś powiedzieć na temat sytuacji budowy muru, potem krótko powiem o sporze pisarzy niemieckich w obu częściach miasta i taka praca domowa dla mnie. Chciałbym zwłaszcza powiedzieć coś na temat Berlina Zachodniego jako miejsca przyjęcia dla emigrantów.
zwłaszcza także polskich dysydentów. I proszę z góry za usprawiedliwienie. Jestem dyletantem, nie jestem historykiem Europy Wschodniej, dlatego pewnie nie będę odpowiednio wymawiał nazwisk. A więc najpierw na wstępie kilka słów na temat Berlina Zachodniego. Niedawno jeszcze była to stolica Rzeszy, centrum dyktatury niemieckiej, punkt wyjściowy planów ludobójstwa i władzy nad światem, a teraz w centrum miasta pole gruzów, które jest cezurą nie tylko zbudowania na nowo, ale także innego zbudowania. To tutaj powstała nowa tekstura Berlina Zachodniego, przyczółka wolność, nie tylko wolność pokonanych, wychowanych na nowo, przekonanych na nowo, lecz także nadal tajnych nazistów czy otwartych nacjonalistów wśród mieszkańców miasta. I także, co jest godne zauważenia, centralna arena walki o wolność, zrozumienia wolności świata zachodniego. Punktem wyjściowym tej narracji jest wydarzenie, które jest zalążkiem tej sagi, a mianowicie Berliński Most Powietrzny, czyli odgrodzenie Berlina Zachodniego od 24 czerwca 1938 roku do 12 maja 1939 roku w ramach blokady Berlina po wprowadzeniu marki niemieckiej właśnie w ramach wspierania zachodniego Berlina przez samoloty Big Lift. I tutaj właśnie leży sedno, zalążek mitu Berlina Zachodniego jako miasta frontowego. Ten mit został ugruntowany poprzez postrzeganie właśnie także sensualne powstawania tego monstrum, jakim był mur. Dlatego kilka słów na temat jego powstania. Po uzgodnieniu z ZSSR i państwami Układu Warszawskiego Ulbricht zaczął budować mur berliński, odgradzając Berlin Zachodni i także części otoczenia Berlina. Uczestniczyły w tym także jednostki sowieckie, oddziały Narodowej Armii Ludowej, co miało jakby zakryć prawdziwą naturę tego przedsięwzięcia. Znamy tę logikę ograniczonych akcji, jest to temat aktualny. Co jest istotne dla tego tematu, to to, że zachodni Berlińczycy i także władze ochronne zostały kompletnie zaskoczone tą akcją, wpadły w szok i musiały najpierw odnaleźć się na nowo. Na wstępie pojawiły się relacje w Radiu Zachodnim, w Rundfunku Berlińskim. Starano się zapobiec reakcjom przypominających wojnę domową. Wyspiarzy nie. Nadal podejmowano próby emanowania spokoju, ponieważ istniała duża tęsknota za powrotem do normalności. Dlatego informacje na temat budowy muru były zbierane i wysyłane w eter w postaci bloków. Friedrich Luft, znany dziennikarz, wykorzystał swój czas na antenie, aby nie, cytat, mówić o rzeczach związanych z kulturą i rozrywką, tylko o tym, co dzieje się w rzeczywistości. Improwizował i opisał bardzo trafnie sytuację. Zwolennicy tej samej kultury, czyli Niemcy, wyrazili gotowość do otoczenia swojej byłej starej stolicy, zbudowania blokad, ustawienia także drutu kolczaskiego, powracając do średniowiecza. Przepowiedział, że będzie to dniem haniebnym, niezrozumiałym, ich ohydnym na bardzo długi czas. Wystosował także apel, mówiąc, że drut kolczasy nigdy nie pokonał ducha i nigdy nie udało mu się go zabronić. Dziennikarze, reporterzy i dziennikarze radia zostali oddelegowani w środku nocy na miejsce, zdając relację. Redaktor naczelny gazety Tages Spiegla dokonał analizy, mówiąc, że Chruszczow i Ulbricht wykorzystali weekend, aby przeobrazić sektor wschodni Berlina w ogromny obóz koncentracyjny. W ten sposób chciał wyrazić dramatyzm sytuacji.
I teraz przechodzimy do głównego przedmiotu mojej wypowiedzi, a mianowicie chodzi o relacje intelektualistów i artystów do muru, jego upozycjonowania. W części zachodniej miasta, tydzień po rozpoczęciu budowy muru berlińskiego, co wywołało zdumienie, nie było słychać głosów krytyki ze strony moralnych autorytetów, jak stwierdził Friedrich Luft na antenie RIAS. Milczała Anna Zegers oraz Arnold Zweig. Nikt nie wypowiedział się w imieniu zespołu Berlina Ensemble czy Opery Komicznej. Pytanie, czy nie mogli mówić, czy podzielali wręcz także jako autorytety moralne przekonanie, podzielając jakby politykę Ulbrichta. I to mimo, że ich żyjący w zachodnim Berlinie koledzy tacy jak Günter Grass i Wolf Dietrich Schnure wypowiedzieli się w ramach otwartego listu i także w ramach pism listów prywatnych, żądając na przykład od Anny Segers zajęcia stanowiska. Podkreślali, że nie może dojść do wewnętrznej emigracji, że wschodnio niemieccy autorzy muszą także zająć stanowisko jako trzecia siła wobec wszelkich form przemocy. Pisarze wschodnio-niemieckich otrzymali oczywiście także pisma z drugiej strony i zostali poproszeni o upozycjonowanie się. Autorytety NRD nie były więc żadnym wsparciem wobec budowy muru. Wręcz przeciwnie, bardzo bronili jego budowy kwiecistymi słowami, robili uniki. A wręcz więcej. Historyk ze wschodniego Berlina Jürgen Kuczyński zaatakował Ernsta Blocha w ramach otwartego listu. Cytat. Przechodząc na stronę wroga, chce pan zapewne otrzymać Nagrodę Nobla. Otrzymał pan Nagrodę Narodową naszej Republiki. Słusznie, za pańskie osiągnięcia. Teraz dąży pan do Nagrody Nobla. Judasz otrzymał 30 srebrników, zdradzając swojego nauczyciela. Pan żąda 300 tysięcy srebrników, zdradzając cały kraj. Faktem jest jedno, im większa zdrada, tym bardziej marni są zdrajcy. Było to stanowisko, które było zawinione nie tylko racją stanu i bezpośredniej sytuacji budowy muru, lecz także po fakcie było bronione przez wielu intelektualistów i artystów NRD. Dramaturg Heiner Müller obronił mur następująco. Zbudowano mur i odczuliśmy ulgę. Uważaliśmy, że jest to odpowiednie i konieczne. Nowa możliwość pracy. Mur jako ochrona przed wykrwawnieniem. Teraz można było odchodzić, odnosić się do wszystkiego w kraju w sposób krytyczny i realistyczny. Czyli jeśli chodzi o oficjalną postawę intelektualistów NRD, nie było szarocieni. Było tylko my albo oni. I ta postawa była odzwierciedlana także przez władze NRD, które wspierały kraje bloku wschodniego. Minister spraw zagranicznych Adam Rabacki powiedział w 1961 roku, że Berlin Zachodni jest przyczółkiem przeciwko granicy na Odrze i Nisie. I jest także trampoliną przyszłych agresji, nienormalnym politycznym tworem, który trzeba pokonać. Powiedział też, że uregulujemy kwestię Berlina. Mimo późniejszych uspokojeń zostało to zrozumiane jako groźba i moim zdaniem należy to także właśnie tak rozumieć. Władysław Gomułka podkreślił 30 września 1961 roku, że Berlin Zachodni należy przeobrazić w wolne miasto. Co miał na myśli? No, neutralne i wolne miasto i podjął tę decyzję, nie uwzględniając zdania zachodnich Berlińczyków. I tutaj był zgodny z decydentami Czechosłowacji, dążąc do włączenia, dążąc do tego, aby zapobiec włączeniu zachodniego Berlina do Europy Zachodniej i zapobiec celom rewanżystowskim niemieckiego militaryzmu. Jest to argumentacja, która występowała także wśród polskiej emigracji. Autorzy tacy Jacek Brandys, Musiał i Zagajewski.
poszukując śladów w Berlinie Zachodnim, znajdowali elementy, które umiejscowiali w swoich relacjach życia codziennego, odnajdując ślady niemieckiej dyktatury. Po drugiej stronie wola oporu Berlińczyków Zachodnich była wspierana z zewnątrz, otrzymywali wsparcie z RFN oraz także od zachodnich aliantów i żądali jej. Tylko tak naprawdę czas trwania, sytuacja patowa przy ustaleniu stałych granic sprawiła, że ten posterunek wolności powstał jako pojęcie w semantyce i w świadomości. Należy zadać także pytanie, ponieważ znajdujemy się właśnie na tej linii frontowej, którą przejęli zwycięzcy. Dlaczego tak jest? I w tym miejscu chciałbym przejść do meritum mojej wypowiedzi. O czym zapominamy, to to, że zarówno większość zachodnich, jak i wschodnich Berlińczyków uważała, że jest atakowana ze strony Związku Radzieckiego i NRD i że nie otrzymuje także wsparcia ze strony rządu w Bonn. I tak naprawdę poczuli się pozostawieni na pastwę losu. Musieli w bardzo nieporadny sposób się bronić, także wobec zamachów bombowych na linii muru, ataki na policjantów NRD i także wandalizm na przykład w kolejkach podmiejskich. Regularnie dochodziło do zastosowania gazu łzawiącego, wymiany były strzały pomiędzy policją zachodnią i wschodnią, czyli ta walka o mur była dniem codziennym. I ekstremalną taką sytuacją była konfrontacja przy Checkpoint Charlie 27 października 1961 roku i z tego co wiem, był to jedyny moment, w którym doszło do zetknięcia się ze sobą dwóch mocarstw. W każdej chwili mogło dojść do eskalacji i należy zadać pytanie, czy faktycznie nie byliśmy bardzo blisko III wojny światowej w tym momencie. Ale nie chciałbym skupiać się na tych ogólnie znanych zjawiskach masowych, lecz także zbadać pozycje, stanowiska poszczególnych intelektualistów, aby przedstawić kwestię akceptacji muru z perspektywy moralno-etycznej. Jeśli przeglądamy dokumentację z tego czasu, to rzuca się na oczy, że zarówno alianci zachodni, jak i członkowie Układu Warszawskiego wypowiadali się na temat budowy muru. Nie ma natomiast żadnych inicjatyw ze strony artystów czy intelektualistów. Jedną z inicjatyw była taka wspólna deklaracja artystów, intelektualistów z Wielkiej Brytanii. 13 września 1961 roku, czyli miesiąc po budowie muru berlińskiego, 95 osobistości ze Zjednoczonego Królestwa stwierdziło, że nie można negocjować wolności Berlina, mówiąc między innymi: sygnatariusze sądzą, że nikt nie może pozostać obojętny wobec losu Berlina. To dotyczy nas wszystkich. Wszyscy daliśmy słowo. Bardzo nas boli, że to miasto, które chce samodzielnie sprawować, zajmować się swoimi sprawami, stało się przedmiotem gróźb i napięć międzynarodowych. Nie można zdradzić wolności Berlina, jeśli chce się podtrzymać swój honor i przekonania. Wolność Berlina trzeba bronić i podtrzymać, ponieważ jest ona symbolem dążeń wszystkich narodów, które chcą żyć bez lęku i obcej ingerencji. Wolny Berlin jest dla nas granicą pokoju i wolności. Dlatego wyrażamy pełne wsparcie obywatelom Berlina. Podpisali ten list Sir John Gielgud, w Polsce znany od roli w filmie Dyrygent Andrzeja Wajdy, W.E.H. Oden, Michael Hamburger, C.S. Lewis, Sebastian Hafner, Hugh Trevor Roper. Ta deklaracja, dzisiaj byłby to taki otwarty list, została przekazana osobiście Williamu Brandtowi. Teraz na temat nowych zachodnich Berlińczyków. Co rzuca się w oczy, to to, że ta wewnętrzna debata w Niemczech
o tym świadczą moje lektury, że Berlin Zachodni po budowie muru berlińskiego stał się raczej takim posterunkiem, a nie społeczeństwem miejskim walczącym o swoją wolność. Mówiąc innymi słowy, stłumienie węgierskiego powstania, koniec wojny z wiosny praskiej, te wydarzenia na wschodzie były dostrzegane i dyskutowane we wszystkich krajach. Ale mur berliński i konsekwencje to raczej wydawało się być wewnątrz berlińskim problemem, jako taka wewnętrzna niemiecka linia podziału. Moja koleżanka Mariana Hosleitner zebrała dla mnie wypowiedzi znanych rumuńskich emigrantów, takich jak Paul Goma, Gorgescu, Andrescu, i stwierdziła, że niewiele jest takich wypowiedzi. Zazwyczaj ich wypowiedzi odnosiły się do roku 56 do 68. Ale Berlin stał się także miejscem, które przyjęło wielu dysydentów, którzy pisali po niemiecku mimo zbrodni nazistowskich. I to dotyczy na przykład Edgara Hisenraka czy Paula Schustera, który w 1972 roku nie wrócił do Rumunii, mieszkając niedaleko przy ulicy Paulinke Ufa. To samo, podobnie wygląda sytuacja w przypadku emigrantów z Czechosłowacji, jak na przykład Pawła Kochuta. On udał się do Wiednia, ponieważ Berlin Zachodni nie odgrywał aż tak dużej roli. Było to zapewne spowodowane tym, że Berlin Zachodni nie było takim pierwszym, drugim miejscem wyboru dla emigrantów i na pewno nie było to miejscem tęsknoty. A teraz przejdę do polskiego czynnika w Berlinie Zachodnim. Kraje docelowe emigracji, zwłaszcza także polskiej, to były zwłaszcza Francja, Wielka Brytania i USA, a nie Niemcy, a już w ogóle nie Berlin Zachodni. Emigracja do Berlina Zachodniego zaczęła się dopiero na początku lat 70. i to się zgadza, ponieważ rząd na emigracji Polski raczej był oczywiście związany ze Zjednoczonym Królestwem, czyli Londyn był właśnie takim państwowym centrum polskiej emigracji. Polskie instytucje kultury, redakcja czasopisma Kultura, czy też Instytut Literacki Jerzego Giedroycia były umiejscowione w Paryżu, w Maison Lafitte. Tam właśnie była ich siedziba. Kulturze była przypisywana rola nieoficjalnej ambasady niezależnej Polski, czyli nie dziwi to, że elita emigracji intelektualno-kulturalnej wybrała za swoje miejsce Paryż, a Londyn był centrum politycznym emigracji. Niewiele osób decydowało się na emigrację w Niemczech czy zachodnim Berlinie. A kto chciał jakby nawiązać kontakt na przykład z mediami, jak Radiem Wolna Europa, udawał się do Monachium. Włodzimierz Odojewski wybrał właśnie tę opcję, przejął nawet w 1984 roku działu literatury Radia Wolna Europa, zostając właśnie w Monachium. Monachium było takim miejscem przyciągającym innych, także osoby, które postrzegały pracę tej stacji w sposób krytyczny, jak na przykład Józef Makiewicz, ale chcieli być blisko polskiej wspólnoty. Poza tym w Monachium znajdowała się siedziba stacji Wolna Europa. W Darmstadzie założono kolejną instytucję, Instytut Niemiecko-Polski, a w Berlinie Zachodnim przez długi czas nie działo się nic. Wyjątkiem od tej reguły był Bohdan Ocaczuk, który był profesorem historii wschodnioeuropejskiej na Uniwersytecie Berlińskim i pisał także dla Tagesspiegla i Kultury. Ale właśnie z tego powodu, ponieważ jego jakby status był zabezpieczony od strony ekonomicznej. Co z tego wynika? Zachodnie Niemcy po zniesieniu muru berlińskiego stały w konkurencji z Wielką Brytanią, Francją i oczywiście USA.
pytanie, czy te stwierdzone fakty pokrywają się z faktami statystycznymi, w sensie bezwzględnym i relatywnym. Obliczenia wykazują, że pod koniec II wojny światowej 2,5 miliona Polaków żyło poza Polską, w tym 950 tysięcy w okupowanych strefach Niemiec i 750 tysięcy osób w Związku Radzieckim. W latach 50. liczba ta spadła do 570 tysięcy, mimo to nadal dosyć wysoka liczba, ku irytacji polskiego rządu. I to mimo wewnątrz europejskiej i także transatlantyckiej emigracji. Największa liczba udała się do Niemiec jeszcze przed Wielką Brytanią i Francją. Jeśli przyjrzymy się więc rokowi cezury, czyli roku 1961, mamy podobną sytuację. Największa grupa emigrantów z zachodnim obywatelstwem to byli właśnie Austriacy, na drugim miejscu obywatel Izraela i na trzecim miejscu Polacy i na kolejnym miejscu Włosi. W 1961 roku w Berlinie Zachodnim byli zameldowani 1064 osoby z Polski. Wprawdzie ich liczba w relacji do łącznej ludności Berlina Zachodniego była mała, ponieważ Berlin Zachodni był daleko oddalony od miasta multietnicznego czy multikulturowego. Ale także polska grupa należała jakby do części bloku wschodniego i ta grupa po wojnie była w sposób konsekwentny wysyłana z powrotem do Polski, w przeciwieństwie na przykład do gastarbeiterów i displaced persons po II wojnie światowej. W trakcie II wojny światowej, po zakończeniu II wojny światowej w Niemczech pozostało 100 tysięcy Polaków, którzy nie zdecydowali się na powrót do Polski i także niektórzy, którzy tutaj zostali, pokonali mur. Konkretnie myśl na przykład ucieczkę 34-letniego majora polskiego wojska, który wylądował w 1963 roku na lotnisku w Tempelhof razem z żoną i dwojgiem dzieci, występując o azyl. I na początku lat 60. w zachodnim Berlinie mieszkali Polacy, z których położenie, można powiedzieć, wyspiarskie wiązało się ryzyko. Władysław Tykociński, długoletni szef polskiej misji militarnej w Berlinie, zwrócił się do urzędów władz amerykańskich w 1965 roku, występując o azyl. Kilka godzin później wyleciał do RFN. Poza tym istniały także takie efekty push i pull, czyli jeśli były kontakty z miastem, z mieszkającymi tam od długich lat Polaków, dochodziło także do emigracji. Było to także wspierane poprzez udzielane wizy. To wynikało ze statusu i podziału na cztery sektory tego miasta, czyli nowo przybyli mieli tutaj łatwiej, jeśli chcieli się tutaj osiedlić. Zwłaszcza w latach 80. wielu emigrantów korzystało z tej możliwości, ponieważ doceniali geostrategiczne zalety Berlina Zachodniego. Mogli na przykład do pracy subwersyjnej w Polsce pozyskiwać maszyny drukarskie i przemycać je do Polski. Berlin Zachodni, zwłaszcza po przenikalności, wobec przenikalności żelaznej kurtyny i muru, dużą zaletę jako lokalizacja. I tutaj należy pamiętać, że od roku 1982 reżim w Polsce kontrolował 5 razy więcej listów niż podczas epoki stalinizmu, a liczba nieformalnych współpracowników wzrosła do 70 tysięcy osób. Bibliografie
badań emigracji zapisały 2368 książek, które w latach 82-86 ukazały się w podziemiu polskim. Również pisane na emigracji refleksje i pisma, które przy pomocy których pracowały latające uniwersytety. Były to teksty, które sprawiały rządowi polskiemu wiele kłopotów. Berlin Zachodni był tutaj pewnego rodzaju trampoliną, w którym też produkowano coś. W 83 roku powstało w Berlinie czasopismo Archipelag i nie było to kulturą i nie było też odpowiednikiem emigracyjnego czasopisma Polish Affairs, ale dołączono tymi nowymi emigranckimi pismami. Też doszło do tworzenia wspólnych sieci z berlińskim środowiskiem kulturalnym, chociaż takowe nie istniało w formie takiej jednolitej. Zespół Archipelagu w 83 roku wraz z kolokwium literackim zorganizował konferencję, w której między innymi brali udział Witold Wirpsza i Günter Grass. Mówiono o stanie wojennym, chociaż miano na myśli prawo wojenne, które wprowadzono w Polsce. Później od 1986 roku powstała niezależna telewizja polska z Berlina, magazyn Inselwyspa. Nie należy też zapominać o tym, że frontowe miasto Berlin było miastem, z którym można było poruszać się w obie strony. Tutaj na przykład wykorzystała to rząd komunistyczny. Mianowicie przyjechała do Berlina Zachodniego w 1968 roku delegacja polskich przedstawicieli gospodarki, którą kierował sekretarz generalny Polskiej Izby Handlu Zagranicznego, Stanisław Maksymowicz. I Polska prezentowała się w Berlinie Zachodnim. Przewodniczący Polskiej Izby Handlowej Zagranicznej Antoni Karl Adamowicz w 1969 roku w prominentnym miejscu w Europa Center otworzył wystawę pod tytułem Towary eksportowe z Polski. Chodziło o zaprezentowanie Berlińczykom Zachodnim polskich towarów eksportowych, a jednocześnie Senat Berlina współpracował też z PRL-em właśnie w obszarze kultury, na przykład przez Klub Comeniusa i misję wojskową organizowano od 1969 roku tak zwane polskie tygodnie. To samo dotyczyło interesów zachodnio-berlińskich, jeśli chodzi o import i eksport ze Związkiem Radzieckim. Czyli ta Polska była obecna w Berlinie Zachodnim i można to rozumieć jako znak zbliżenia albo poczucia zagrożenia. Ta obecność dla emigrantów mogła być odstraszająca, gdyż możliwość zaostrzenia, tak jak na przykład podczas kryzysu berlińskiego w 1961 roku, 1963 roku, pamiętano o tym i myślano, że sytuacja polityczna w Berlinie mogła wywołać represje, repatriacje i też aresztowania. Z kolei inni może byli łatwowierni i postrzegali Berlin jako tak zwaną trzecie miejsce, gdyż Berlin przyciągał ludzi, którzy mieli alternatywne plany życiowe. Bardzo wielu mężczyzn odmawiających służby wojskowej, studentów z Niemiec Zachodnich. Berlin każdemu oferował pewną niszę. I to, tak brzmi moja teza, dotyczyło również dużej ilości emigrantów. Berlin Zachodni umożliwiał, jeżeli się tego chciało, miejsca, które chroniło, a jednocześnie nie trzeba było mówić o emigracji wewnętrznej. Można było przyjąć pozycję
obserwatora, nie dołączając do dyskusji politycznej. Gombrowicz napisał w dzienniku 1964 roku nie informować się, nie czytać ani książek, ani gazet, nie oglądać muru, nie interesować się niczym, siedzieć w kawiarni i patrzeć na ulicy. Pisze o Berlinie, pisze o mnie w Berlinie, mam prawa, żeby pisać o czymś innym. Jeżeli zagłębimy się w notatki Gombrowicza, to zauważymy, że został szybko zaakceptowany i że starano się o niego. Miał kontakt z Günterem Grassem, Uwe Jonssonem, czy moim dawnym nauczycielem Walterem Hollererem, który otworzył mu wiele drzwi. Mógł z tej komfortowej sytuacji również obserwować Berlin Zachodni, ale to pół miasta, tak jak pisał w dziennikach, było gotowe, zaakceptował tą sytuację, która dla większości mieszkańców była nie do zaakceptowana. Nie był agitatorem, nie walczył ze Wschodem, tylko zajmował się sobą samym, był własną przyczynią rezonansu. To może dotyczy również Adama Zagajewskiego, o którym napisano, że jest w Berlinie bardziej, zajmuje się bardziej Berlinem i przyszłością sztuki niż Polską i przyszłością Polski. Tak samo Witold Wiersza, który twierdził, że jego trzy wiersze berlińskie nie zostały skupowane jako wizja Berlina 67 roku. Pisze, gdzie jest mur i ci, którzy zmarli przy murze, gdzie są wielkie demonstracje studentów i straszna śmierć Benno Onezorga, gdzie jest atmosfera Weddingu, Moabitu, Wilmersdorfu, Charlottenburga, Kreuzbergu i tak dalej, gdzie są ci obywatele, intelektualiści i robotnicy. Odpowiem na to nigdzie. Spojrzenie Witolda Wirprzy, który moim zdaniem był znaczący, bardziej znaczący niż Gombrowicz, zarówno dla emigracji polskiej w Berlinie, jak i dla intelektualistów tego miasta, postrzega się jako obserwatora, komentatora i kogoś, kto przestrzega. Pod koniec ery Gomułki w ramach powstań robotniczych w grudniu 70 roku, gdzie zabito 45 osób, a 1200 zraniono, a propos Gierka notuje rzecz następującą. Stoczniowcy w Gdańsku i Szczecinie zmuszeni będą, by dalej produkować statki dla Związku Radzieckiego. Nowe biuro polityczne w Warszawie tylko zmieniło swoją nazwę. Tutaj pozostaje mi tylko pozostać przy moim zdaniu, że w Polsce nie ma szansy na zmianę. I tak zostaje w półmieście, patrzy przez mur. Ale Wirprza jest i żyje w Berlinie. Przede wszystkim w osobie Marii Kureckiej ma świetną partnerkę, która przynajmniej prywatnie nie jest sam. Raczej ma z nią wymianę dialogiczną i produktywną. Wie, gdzie żyje, ma kontakty. To mu wiele rzeczy ułatwia. Zaczyna też pisać po niemiecku. Dla wielu Berlin Zachodni był tylko taką stacją przesiadkową. Był pewnego rodzaju testem zmysłowego doświadczania Zachodu, może i jego powierzchownych spraw. Ale nie pozostawano tutaj. Tak jak na przykład Stanisław Lem przejechał dalej. Helmut Kaiser był zaskoczony oddziałem spożywczym w KDW. Wszystko wydawało mu się zbyt wielkie, nawet niemal obsceniczne. Nawet kot w powieści Krystiana Skrzypożka Ogłoszenie marzy o markowych produktach jak puszeczce Whiskas. Czyli to wszystko, czyli zachowanie w stosunku do konsumpcji, o tym piszą migranci. O ile wiem,
to poetka Ewa Lipska zajęła się dość wcześnie murem, napisała wiersz o murze i rozpoznała analogię z brakiem wolności. Ale Lipska, mimo że należy do pokolenia 68 roku, jest jednak indywidualistką i czuła się przynależna do poprzedniego pokolenia. Nie do pokolenia 68, tylko pokolenia, które pojawiło się po 45 roku, gdzie łączy to z metaforami opuszczonego domu, braku ojczyzny, szczególnie w czasie, kiedy jest stypendystką w Berlinie Zachodnim. I tak jakby sama z siebie rozwinęła dużo większe zainteresowanie Berlinem Zachodnim niż inni literaci, emigranci jej rocznika. Wirpsza pisze o motywie swojej tymczasowej ojczyzny w poemacie Mury z 1983 roku. Ponadto Teatr Ósmego Dnia, który przeniósł się na jakiś czas do Berlina Zachodniego i przygotował sztukę Raport z Oblężonego Miasta, przedstawienie to odbywa się niedaleko pasa śmierci. Dla tego pokolenia semantyka muru objawia się dopiero później. Wielu Polaków było stypendystami DAD albo innych fundacji, albo przyjeżdżali tutaj przypadkowo. Większość na fali emigracji na początku lat 80. aby nie przyjeżdżali nie po to, aby szukać romantycznych linii tradycji, tylko że rozumieli Berlin Zachodni jako coś, że z ruin można zbudować coś nowego, czyli jako taki teren próbny dla Polski po zakończeniu komunizmu. Wydaje mi się, że większość emigrantów kulturalnych z Polski, którzy osiedli w Berlinie Zachodnim, nie byli intelektualnymi legionistami. Nie przyjechali po to, żeby bronić Berlina Zachodniego. Nie. Raczej była to dla nich możliwość przyjęcia stanowiska obserwatora, postrzegając co prawda pluralistyczne społeczeństwo Berlina Zachodniego, ironizują na temat naiwności ruchów pokojowych, ale pozostają zdystansowani. Natomiast ich bliskość do Polski to jest region, za którym tęsknią. Typowe wydaje się to również w związku z krytyką napisaną przez Edgara Hilsenrata, który sam był dysydentem z Bukowiny i napisał o powieści Wolna Trybuna Krystiana Skrzypożka, który przeprowadził się w 1975 roku do Berlina. Opisuje tam polską imprezę intelektualistów w berlińskim mieszkaniu wśród wódki, papierosów i bygosza. I pisze, Skrzypożek jest największym żyjącym poetą polskim, mówi starszy pan w czarnych okularach. Co by nasi klasycy na to powiedzieli? Słowacki, Krasiński czy nawet Mickiewicz, gdyby wiedzieli, że Krystian Skrzypożek musiał marzyć o swojej wolnej trybunie w Berlinie, w mieście otoczonym murem, daleko od ojczyzny. Tutaj Hilsenrat daje autentyczne głosy emigracyjne. Ale czy to nie należy do najlepszego, co można powiedzieć o mniejszości polskiej poszukującej wolności w Berlinie Zachodnim? W kolejnym dziele, napisanym po niemiecku powieści Die Annonce, Skrzypożek mówi o śmiertelności granic wewnątrz niemieckiej. Bohaterka zostaje zastrzelona podczas ucieczki do Zachodu, ale jej kot dociera do celu. Żona Skrzypożka, Katia, uciekła w 1974 roku z NRD.
W literaturze imigracyjnym granica jest bardzo obecna. Nie tylko jako mur, ale jako coś, przez co się przechodzi, jako peryferia. Tak jak w Stalkerze Tarkowskiego i w Conie. Dobrze jednak było, że mieszkanie jest takim miejscem, w którym można się czuć bezpiecznie. Leszek Szaruga, którego rodzice Wirprze i Kurecka mieszkali w Berlinie, opisał to, że mieli księgę gości, do której wpisywali się polscy artyści, którzy przejeżdżali dalej na zachód. Paryż był bardziej atrakcyjny. Tutaj można było odczuć mur. A więc pozostali w Berlinie Zachodnim. Polacy odnaleźli miasto, w którym mogli żyć tak, jak chcieli. Skrzyposzek, który zmarł dość wcześnie, nie stanowił tu wyjątku. To jakby zarażowanie się z Berlinem Zachodnim. Trudno jest znaleźć u Ryszarda Krynickiego i Antoniego Pawlaka czy Grzegorza Musiała. Tak, cieleśnie przebywało się w Berlinie Zachodnim, ale w duchu było się dalej w Warszawie, o czym napisał Kazimierz Brandes. To, czym był mur i co wywoływał, to się okazuje często dopiero po powrocie do Polski. A więc trzeba było zostać w Berlinie Zachodnim, gdyż emigrant jest tak długo poza ojczyzną, jak długo wszystko pozostaje w ojczyźnie po staremu. A jeżeli porówna się PRL z politycznymi formami minionych lat, jeżeli pomyślimy o Gomułce, Gierku, aż do Jaruzelskiego. Co prawda reżim trochę się zmieniał, ale nie zmieniał się jako taki. Można było natomiast urządzić się w półmieście. Co było plusem dla Berlina Zachodniego, gdzie powstała sekcja Związku Pisarzy Polskich, Berlin Mime Kompanii Andrzeja Szczurzewskiego, Transform Teatr Henryka Baranowskiego i Polska Rada Teatr Reduta oraz Polska Rada Socjalna, gdyż w latach 80. bardzo Polakom nie wolno było pracować i mieli kłopoty socjalne. Spośród 11 tysięcy Polaków zarejestrowanych w Berlinie tylko 984 osoby miały stałą pracę. Typowy było może wrażenie Tomasza Lema, kiedy przez chwilę przebył w Berlinie Zachodnim i uczył się u Polki mieszkającej w Berlinie angielskiego, która jakoś walczyła o życie i która miała tutaj pozwolenie na pobyt, gdyż mąż miał amerykańskie obywatelstwo. Innych Polaków można było wyrzucić. I Tomasz Lem pisze o różnicy między nimi a nami i o tym, że Berlin Zachodni była tanią fasadą. Zachodnio-berlińska solidarność nie trwała długo. Stąd ważna jest rola Kościoła katolickiego jako budowniczego mostu. Przy wsparciu kardynała Joachima Meissnera powstało duszpasterstwo polskie, które było dla Polaków i pomagało Polakom. Robiły to również Klub Inteligencji Katolickiej, Grupa Młodzieżowa Oaza i istniały również dalsze oferty. Późna faza emigracji w latach 80., kiedy to liczba emigrantów wzrastała, połączyła się z uprzedzeniami społeczeństwa przyjmującego, czyli jako tolerowani goście na pewien czas mogli polegać na wsparciu, natomiast
jako możliwi konkurenci nie byli chętnie przyjmowani. Tutaj odgrywały pewną rolę doświadczenia z emigrantami, gastarbeiterami z nadmorza śródziemnego, i obawiano się o dumping płacowy, które i moim zdaniem te problemy czy uprzedzenia i resentymenty można przełożyć na emigrantów polskich. W każdym razie wobec emigrantów wyrażano sceptycyzm, nawet wobec takich prominentów jak Paweł Kochut w Wiedniu, który musiał powiedzieć, że chce zostać w Austrii. I to ciągłe zmuszanie do deklarowania siebie samego. O tym pisała Ewa Maria Ślaska. Pisze o tym w książce Mur. Polityka czy życie prywatne? Tak wygląda podobno różnica między tam a tutaj, gdzie polityka nie przeszkadza spokojowi w mieszkaniach na weddingu. Czy to takie pytanie, czy jestem emigrantem ekonomicznym, czy też politycznym, podchodzi się do mnie bez zaufania. Czy ma to być wolność, czy odkurzacz? A tak długo, jak chcę wolności, będę czysta i usprawiedliwiona. Chciałbym teraz zamknąć na tym trzy moje hipotezy. Po pierwsze, ani most powietrzny, ani budowa muru w pamięci emigracji wschodnioeuropejskich nie miały jakiejś wyjątkowej wartości. Niczego nie wywołały. Raczej znaczenie to miało powstanie na Węgrzech i praska wiosna. Należy zwrócić uwagę na to, że w przeciwieństwie do tego Berlińczycy zachodni widzieli te wydarzenia i tak samo Berlin Zachodni miał znaczenie jako to miejsce, przez które wyjeżdżali emigranci z NRD. Po drugie, Berlin Zachodni jako miejsce, w którym przyjmowano emigrantów, początkowo nie miał takiego znaczenia. Większe znaczenie miały inne regiony i miasta międzynarodowe. Na poziomie międzynarodowym był to Londyn, Paryż, Stany Zjednoczone, być w Niemczech może Monachium i Darmstadt. Po trzecie, dopiero dla późniejszych migrantów Berlin Zachodni pozyskał znaczenie jako miasto przyjmujące, ponieważ miasto oferowało dobre możliwości znalezienia własnych nisz dla wszystkich osób niedopasowanych. Do tego dochodziła bliskość Polski, która umożliwiała komunikację. Czasami nie istniały w ogóle połączenia z narracjami o mieście muru, czy też społeczeństwie emigracyjnym. PS. W powieści Skrzypożka kot mówi po tym, jak już żyje od paru lat w Berlinie, ciągle tylko whiskas i kitkat, już mam tego dosyć. Czasami kupuję karmelat w Aldi, najtańsze, jakie istnieje. W ten sposób mijają tęsknoty za konsumpcją i kot mówi, ale to, za czym tęsknię, to bezgraniczność tęsknoty i głodu życia. Dziękuję Państwu serdecznie za uwagę. Dziękuję, Andrzej. Interesujące, jak dzisiaj emigranci z Ukrainy czy z Białorusi doświadczają Berlina. I także dla nas, z naszej perspektywy w instytucie, no my też tego doświadczamy w ramach współpracy z tymi emigrantami. Marku, czy mogę prosić o slajdy?
Ja teraz omówię relacje pomiędzy politycznymi emigrantami i ruchem społecznym w ich kraju pochodzenia po drugiej stronie żelaznej kurtyny, to znaczy w tym przypadku pomiędzy polskim czasopismem Kultura, które już kilkakrotnie wspomniano, w Paryżu i ruchem Solidarności w Polsce. Jedną z głównych form protestów w obrębie Solidarności były wydawnictwa podziemne. Zjawisko, które znacznie wykraczało ponad sami staty dysydentów, na przykład w Związku Radzieckim czy w Czechosłowacji. Nie będę opowiadał. Nie będę opowiadał historii kultury czy historii polskiego samizdatu, tylko podejmę próbę interpretacji relacji pomiędzy tymi aktorami i także omówię rolę kultury i politycznego przedsiębiorcy Giedroycia. Rozpocznę od zdjęcia nawiązującego bezpośrednio do prelekcji Ulrike. Widzimy dwóch członków kultury, redakcji kultury, Józef Czapski i Jerzy Giedroyć, którzy byli w Berlinie Zachodnim w 1950 roku. I teraz należy krótko powiedzieć, czym była kultura. Czasopismo Kultura zostało powołane do życia po II wojnie światowej przez demobilizowanych żołnierzy polskiej armii Andersa. Armia Andersa składała się przede wszystkim z osób, którym po podpisaniu porozumienia Sikorski-Majski udało się uciec ze Związku Radzieckiego poprzez Persję, Bliski Wschód do Włoch, gdzie walczyli u boku zachodnich aliantów. Redaktorem naczelnym tego czasopisma, które nawiązywało do rosyjskiego czasopisma Kolokol Aleksandra Hercena, był Jerzy Giedroyć, który urodził się w 1906 roku. Przed wojną Giedroyć był urzędnikiem ministerialnym II Rzeczpospolitej Polskiej i redaktorem naczelnym i założycielem dwóch czasopism. Podczas wojny walczył w armii, był w armii Andersa i tam był odpowiedzialny za jej publikację. Po wojnie w Rzymie razem z malarzem i pisarzem Józefem Czapskim, pisarzem Gustawem Herlingiem Grudzińskim i małżeństwem Zofią i Zygmuntem Hercem czasopismo Kultura, które kilka miesięcy później przeprowadziło się do Paryża. Wszyscy, zanim dołączyli do armii Andersa, przeżyli łagry sowieckie. Wszyscy poza Giedroyciem. Czapski, Grudziński i Herz wszyscy byli w łagrach sowieckich. Redaktorzy i autorzy kultury, mimo że byli na emigracji, nie zwracali się w pierwszej kolejności do wspólnoty emigrantów. Ich głównym celem było wpływanie na sytuację w Polsce i docieranie ze swoim przekazem do polskiego społeczeństwa. Ich słowo miało wagę polityczną, było bronią. W ciągu 50 lat w Instytucie Literackim, w wydawnictwie Giedroycia, ukazało się 637 zeszytów kultury, 512 książek w ramach serii Biblioteka Kultury, w tym 134 wydania historycznego czasopisma Zeszyty Historyczne. Wśród publikacji były także książki, to jest cechą, czymś szczególnym także dzisiaj, były książki i wydania specjalne kultury w języku ukraińskim. W Polskiej Republice Ludowej te publikacje były zakazane, mimo to docierały do polskiej inteligencji, zwłaszcza w ostatniej dekadzie komunizmu, jako przedruki tekstów z kultury i tym samym były większą częścią polskiego samizdatu, czyli drugiego obiegu tak zwanego. Jeśli chodzi o te
wydania w języku ukraińskim, to chciałbym wspomnieć, że w 1977 roku Kultura także do tego przyczynił się bardzo mocno Giedroyć, zainicjował deklarację w sprawie Ukrainy. W tej deklaracji była mowa o niezależności Ukrainy. Apelowano o niezależność. Wśród sygnatariuszy byli nie tylko inni emigranci z Polski, czy z Czechosłowacji, czy z Węgier, czyli na przykład Aleksander Smoller z czasopisma Annex. Byli tam także liczni dysydenci z Rosji, czyli na przykład Natalia Grobaniewskaja, Władimir Maksimow, Amalryk, czyli także te osoby opowiadali się za federalną Europą, za niezależnością Ukrainy i równocześnie przeciwko rosyjskiemu imperializmowi, sowieckiemu imperializmowi. Teraz chciałbym krótko opisać te relacje pomiędzy kulturą i ruchem protestów w Polsce. Mówiąc o solidarności, myślimy głównie o ruchu solidarności. Eklektycyczny ruch, bardzo duży, przybierający wiele postaci, taktyk, protestów. Mamy też rząd komunistyczny, partie, służby bezpieczeństwa. Potem mamy sojuszników za granicą, czyli na przykład także w Niemczech, związki zawodowe, fundacje, tego typu organizacje, jak Ameryka w latach 80., NED, tak zwany National Endowment for Democracy. To były te organizacje, które były znaczące. Potem mamy diasporę i organizacje emigranckie, jak na przykład sieci czy środowiska, takie jak kultury. I mamy także rynek czarny, to środowisko, czarny rynek. I należy zadać sobie pytanie, gdzie są granice tego ruchu, w jakim kontekście umiejscawiał się Giedroyć i kultura wobec Solidarności. Z takiej obszernej perspektywy można być zdania, że Giedroyć w ten czy inny sposób także może nie był członkiem Solidarności, bo był także bardzo krytyczny wobec tego ruchu, ale jego korespondencja z różnymi aktywistkami i aktywistami ruchu Solidarności pokazuje, że był bardzo ważnym graczem, który determinował wiele taktyk, stref działania i celów w tym czasie. I teraz ta rola Giedroycia i mamy także jego rolę jako przedsiębiorca polityczny, także tę rolę musimy uwzględnić. Opiszę więc krótko, jak postrzegał rolę swoją, kultury w kontekście, czy też wobec Solidarności. Jak więc można określić rolę kultury w powiązaniu z ruchem protestów w Polsce? Ja chciałbym tutaj posłużyć się pojęciem free spaces, czyli wolnych przestrzeni, aby opisać czasopismo Kultura jako repozytorium zasobów kulturowych. Czyli te free spaces, wolne przestrzenie, w naukach politycznych czy w socjologii są pojęciem opisującym warunki kulturowo-strukturalne, które długofalowo umożliwiają czy uprawdopodobniają formy protestu, czyli na przykład repertuary działań i sieci społeczne. Francesca Poletta rozróżnia rdzenne, lokalne przestrzenie, czyli na przykład w tym przypadku w Polsce i po drugie trans movement spaces i prefigurative free spaces.
ona dokonuje takiego rozróżnienia analitycznego, mocno lokalnie zakorzenionych grup aktywistów, przyszłych aktywistów, na przykład studentek i studentów w Warszawie oraz ich subkultur, rekrutację przywódców i uczestników powstających ruchów. Natomiast Trans Movement Free Spaces określa obieg publikacji emigranckich i jest to przykładem pokazujących identyfikację możliwości i dróg działania, sposobów działania. Po wojnie podtrzymanie określonych form działania, protestu i taktyk w dobie represji był umożliwiony dzięki istnieniu tych free spaces, czyli wolnych przestrzeni, ponieważ umożliwiały one transfer różnych koncepcji kulturowych. Taka właśnie była rola publikacji emigranckich, które były rozpowszechniane w Polsce, oraz praca w sieci Andrzeja Giedroycia i także aktywistów w Polsce. W przypadku ruchu społecznego w PRL rola czasopisma Kultura była szczególna. Uproszczając, można powiedzieć, że rozpowszechnienie publikacji kultury w Warszawie i innych polskich metropoliach umożliwiła pokonać czas pomiędzy szczytami mobilizacji, czyli mówię tutaj o latach 1956, 1968 i 1997. W sensie chodzi o ten czas pomiędzy peak of mobilization, można powiedzieć stanie spokoju. Ponieważ przeniesiono pewne repertuary działań i sieci społeczne do wykorzystania ich w ramach kolejnej fali mobilizacji. W ten sposób lokalne grupy przyszłych aktywistów miały styczność z innymi środowiskami i formami akcji. I to było możliwe między innymi dzięki publikacjom kultury, które były w obiegu w Warszawie, może w małym nakładzie, trudno dostępne, ale były dostępne. Paryska kultura była repozytorium idei i taktyk protestu. Przyjrzyjmy się teraz roli paryskiej kultury w powstawaniu tej konkretnej formy protestu i w konsekwencji także powstawania ruchu socjalnego, które określiły jako jeden ze swoich głównych celów wolność słowa, walka z cenzurą, publikacje książek i czasopism poza cenzurą, i przeobraziły to także w jedną z istotnych form działania. W latach 70. niektórzy mówili o tak zwanym Helsinki Effect, a więc z tej perspektywy mamy sytuację, czyli z zewnątrz mamy takie okno czasowe możliwości, dyskurs na temat praw człowieka i ten ruch właśnie wykorzystał to okno czasowe, ale ja uważam, że tak nie jest. To okno czasowe otworzyło się, czy zostało otwarte właśnie dzięki tym ludziom, którzy wspólnie obrali ten antytotalitarny konsensus, czyli emigranci paryskiej, wokół paryskiej kultury i dysydenci, którzy w Warszawie, Krakowie czy w Lublinie działali, czyli Michnik, Kuroń, Macierewicz i inni, którzy w tym czasie obrali nową taktykę, stanowisko i odpowiednio ramy. I to właśnie dzięki pomocy kultury, która przekazała repertuary z minionych czasów, zbierając je właśnie w swoich zeszytach. Edwards i McCarthy opisują w swoim opracowaniu o Highlander Folk School rolę szkół wolności w kontekście wyzwolenia kognitywnego w południowych Stanach USA i postulują ich funkcję jako organizacje mentorskie dla ruchów praw człowieka w Stanach Zjednoczonych. Moja teza jest następująca. Kultura i Instytut Literacki odgrywały podobną rolę
w kontekście wychowania nowych pokoleń aktywistów. I to kognitywne wyzwolenie było ważne dla powstania właśnie Solidarności. Zwłaszcza też ważne dla wydawnictw w Polskiej Republice Ludowej. I w tym miejscu należy zauważyć, że władze komunistyczne w Polskiej Republice Ludowej same deklarowały, cytat, że Biblioteka Kultury jest najważniejszą bazą źródłową w języku polskim dla antysocjalistycznej pracy opozycyjnej. Czyli Giedroyć był tutaj przedsiębiorcą politycznym. Political Entrepreneur. W krótkim wywiadzie, którego udzielił w 1986 roku podziemnemu tygodnikowi Mazowsze, Jerzy Giedroyć usprawiedliwiał wybór swojej strategii po II wojnie światowej, żeby na emigracji stworzyć czasopismo i wydawnictwo jako pewną ideę polityczną. Czym jest dla pana kultura? Czasopismo, czasopismem, wydawnictwem, czy też centrum politycznym? To było pytanie. Raczej inicjatywą polityczną. Dlaczego założył pan 40 lat temu czasopismo, a nie partię? Zrobiłem to specjalnie. Jeszcze przed wojną obserwowałem emigrantów rosyjskich w Warszawie i widziałem, jak ta emigracja się rozpadała. Nie wierzę w formy organizacji na emigracji. Są skazane na upadek. Liczy się tylko słowo. Czasopismo Kultura, w przeciwieństwie do swej nazwy, było ideą polityczną, która miała na celu wpływanie na kraj, na Polskę, na jej społeczeństwo. Tak napisał Józef Czapski na początku lat 1970. Zrozumieliśmy, że sensowne jest, aby rozbudowywać kulturę i utrzymywać ciągły kontakt z krajem, gdyż jest to jedyna możliwość, żeby wpływać na opinię w Polsce. W jednym z jego swych listów z lat 50. do Czesława Miłosza Giedroyć napisał, że nie jest wydawcą i że wydawanie książek jest dla niego pewnego rodzaju pracą polityczną. Do działalności Instytutu Literackiego, czyli wydawcy kultury, należały również wysyłka książek i czasopism do Polski, prace dziennikarskie na tematy wewnątrzpolityczne, stypendia, które umożliwiały ludziom z kraju przyjazd na jakiś czas na zachód, finansowe wspieranie niezależnych ruchów w Polsce i rodzin ludzi aresztowanych z powodów politycznych. Kultura pomagała na przykład pracownikom Tygodnika Powszechnego, dzięki czemu mogli przeżyć zamknięcie gazety w latach 50. Przesyłała im paczki i pieniądze. Przesyłała czasopisma i książki, informowała na Zachodzie o sytuacji w Polsce i wspierała po 1986 roku niezależne wydawnictwa. Rola archiwum, repozytorium dawnych protestów, kultura prowadziła nie tylko w cyklu dokumenty. Na początku lat 70. Leszek Kołakowski, wspomniała już Ulrike, sformułował w czasopiśmie tezę, że system komunistyczny można kształtować i że jest on, może on być zmieniany. I ta teza była też tezą, konsekwentną tezą kultury. Używano przykład z czasów Piłsudskiego, czasopismo Robotnik oraz kronika aktualnych wydarzeń i rosyjskiego samizdatu. To nie było izolowane po stronie kultury. Te odniesienia kulturalno-historyczne należały do części skrzynki z instrumentami, z której korzystali politycznie zaangażowani intelektualiści jak Giedroyć. Strategicznie odnosiły się do pewnych tradycji elementów kulturalnych. Przykładem tego była stworzony dla Podziemnej Solidarności Fundusz Głowackiego, który wspierał drukarzy i wydawnictwa podziemne w kraju. Ten raczej nieznany Władysław Głowacki w roku 1894
wydał w drukarni w pobliżu Wilna pierwsze wydanie Robotnika, czasopisma PPS-u wydawane przez Piłsudskiego. Więc był to drukarz z XIX wieku. Ale trzeba wyjaśnić, jak dokładnie aktywowano i zmieniano te tradycje kulturalne i jak powstał ruch wydawniczy. Zmiany w strukturze możliwości politycznych, które powstały na przykład przez ratyfikację konferencji w Helsinkach przez komunistów albo przez protesty robotnicze w czerwcu 1976 roku jako reakcji na podniesienia, podwyżki cen, które stały się jasne, nie tłumaczą tych procesów, które doprowadziły do tych praktyk społecznych i tych form organizacyjnych. Nawet jeżeli ograniczymy się tylko do środowiska literackiego, możemy stwierdzić, że dyskryminowani autorzy jesienią 1986 roku zastanawiali się nad tym, czy nie powinni drukować za granicą. Była to pewna alternatywa i nawet pierwsza opcja, żeby publikować u Giedroycia, a nie w samizdacie i nie w Polsce. I teraz tak. W styczniu 1979 roku pewien tajny współpracownik pod hasłem Tarnowski relacjonował swojemu przełożonemu w Służbie Bezpieczeństwa długo o rozmowie z Mirosławem Chojeckim z wydawnictwa Nowa. Zwrócił uwagę szczególnie na argumenty organizatora niezależnej oficyny wydawniczej, jeśli chodzi o znaczenie pracy wydawniczej, cele wydawnictwa i motywy poruszające organizatorami. Praca Nowej miała być sensowna, gdyż niezależne wydawnictwo, cytuję, postawiło sobie za cel, żeby publikować dużą część literatury wydawanej przez Kulturą, wydawnictwo paryskie, a jest to praca, syzyfowa praca. Celem jest to, żeby jak największą ilość dzieł wydawanych za granicą dać społeczeństwu polskiemu. Widzimy teraz, jak teza o jedności kultury na emigracji i kultury tworzonej w Polsce stało się jedną z głównych ram interpretacyjnych nowego ruchu. Możliwym modelem był rosyjski samizdat. Ta taktyka była zasobem, który przeszedł przez kręgi emigracyjne, powojenne, znalazł swoją drogę do opozycji. Na początku lat 70. czasopismo Kultura polecał czytelnikom w kraju. Ktoś powiedział, że w Polsce nie ma zapotrzebowania na samizdat, ponieważ istnieje kultura i jej biblioteka. Uważamy, że ten punkt widzenia jest niewłaściwy. Ideałem kultury byłoby to, żeby stać się podstawą polskiego samizdatu w kraju. W przeciwieństwie do kręgów dysydentów w Związku Radzieckim i w Czechosłowacji, samizdat jako organizacyjny model akcyjny w Polsce szybko został prześcignięty. Emigracja reagowała na te organizacyjne zmiany w ruchu. Jerzy Giedroyć, który na początku, jeszcze w latach 76 czy 77, był przeciwko transportowi maszyn drukarskich do Polski, aby nie narażać młodzieży na represje, już w grudniu 77 roku stwierdził, że kwestia maszyn drukarskich jest najważniejszą kwestią dla kraju. Tutaj mamy te takie maszyny na wystawie. Na tym zdjęciu widzimy, jest to zdjęcie z roku 1982 po wprowadzeniu stanu wojennego w Polsce, zrobione we Frankfurcie podczas targów książki we Frankfurcie. Było tam stoisko kultury. Jerzy Giedroyć siedział tam z Zofią Hertz i na tym stoisku były publikacje
również publikacje podziemnych wydawnictw z Polski. Czyli ta pomoc z kultury dla Solidarności i wydawnictw w Polsce miało swoje różne strony. Były to zasoby materialne, finansowe, moralne, kulturalne, socjoorganizacyjne i osobiste i pewien rodzaj PR-u, ponieważ Jerzy Giedroyć w owych czasach zamówił film na te targi we Frankfurcie, w jednym z wydawnictw w Polsce, której to film ten służył jako reklama dla tych książek we Frankfurcie. Fakt, że kultura odgrywała tak dużą rolę przy powstaniu demokratycznego ruchu opozycyjnego oraz ruchu Solidarności, a szczególnie przy powstaniu ruchu wydawnictw, umożliwiony został przez istnienie takiego obiegu publikacji emigracyjnych, które przejął rolę wolnej przestrzeni łączącej różne ruchy. To było bardzo ważne w latach między takimi okresami mobilizacji po 56 roku i po 68 roku, ale również w pierwszym okresie powstania ruchu wydawniczego po 76 roku. Nie tylko książki, które drukowano w ramach tego ruchu w Polsce, ale również książki przemycane przez granice z emigracji cyrkulowały w obrębie tego ruchu. W latach 76-81 wysyłka książek z kultury paryskiej do Polski bardzo wzrosła. Pierwsze instytucje ruchu wydawniczego to były tak zwane niezależne biblioteki właśnie z literaturą z wydawnictwa paryskiego. I na przykład te niezależne biblioteki umożliwione były przez książki emigrantów. Pierwsza biblioteka powstała już w 1977 roku i obejmowała kilkaset obiektów. Prawie wszyscy organizatorzy tego ruchu w owym czasie byli wpisani do tej biblioteki wtedy. Ta i inne biblioteki umożliwiły tworzenie nowych sieci organizacyjnych, rekrutowanie nowych działaczy i stworzenie nowej ramy interpretacyjnej pod pierwszej fazy tego ruchu. Na tym chciałbym zakończyć mój referat o Jerzym Giedroyciu jako przedsiębiorcy politycznemu i o tym ruchu wydawniczym w Polsce. Dziękuję serdecznie.